31 maja w Cieszyńskim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wystawy fotografii Michała Kuzyka pod tytułem Liturgia, połączony z promocją albumu fotograficznego pod tym samym tytułem, który po raz pierwszy został zaprezentowany podczas wernisażu. No, zbierały się zdjęcia reportażowe z różnych uroczystości. Właściwie to tak to wszystko się zaczęło, że zacząłem po prostu robić reportaże. To były osobne tematy i osobne jakby zestawy zdjęć. Natomiast dlatego, że zrobiłem tego dosyć dużo, no to w pewnym momencie zorientowałem się, że zbiera się całkiem duży materiał, który można było połączyć jakąś klamrą. No i tą klamrą jest rok liturgiczny, tak? No i może na zdjęciach tego tak dobrze nie widać, tych, które są na ścianie. Natomiast w albumie już ten rok liturgiczny jest cały zamknięty, opisany zresztą w taki sposób dokumentalny, także no, taki był klucz. Czyli wystawa to jedno, album też powstał i tam rozumiem, tak, że jest to pełniejsze przedstawienie tego roku liturgicznego. Tak. No i właśnie, zdjęcia czarno-białe wszystkie. Rozumiem, że też taki zamysł. No tak, to jest trochę charakter mojego fotografowania, bo ja uważam, że czarno-białe zdjęcia są... One są czystsze dla mnie. Ja lubię porządek na zdjęciach, a często kolor wprowadza taki chaos. Szczególnie przy fotografowaniu ludzi ten kolor w zasadzie jest niepotrzebny, więc ja postawiłem na czarno-białe zdjęcia i taką konwencję wybrałem dla tej wystawy i dla albumu, choć w albumie są dwa kolorowe zdjęcia. Gdzie? Wyjątkowe, dlaczego kolorowe? Tak, no to są zdjęcia, w których nie mogłem z tego koloru po prostu zrezygnować i on tam gra swoją rolę, przy czym nie wprowadza chaosu i uznałem, że te dwa zdjęcia będą takim punktem do przemyśleń. Album gdzie można nabyć? Album w zasadzie póki co jest tylko u mnie. Natomiast o ile jeszcze coś zostało, bo został wydany tylko w 50 sztukach, nie zrobiłem na razie żadnego rekonesansu, ile tam, nie wiem, czy zostało rozdane. Zastanawiam się nad tym, żeby rozprowadzać go gdzieś, ale w cieszyńskich księgarniach. No póki co nie ma takich rozmów. No to taka wyjątkowa też wystawa. Jaki tutaj jest oddźwięk, jakie informacje zwrotne? No bo to taki temat liturgiczny, liturgia, cały rok ten liturgiczny. Jakie informacje docierają zwrotne? No tak na świeżo to mogę powiedzieć, że to jest temat dzisiaj trudny, ponieważ Kościół przeżywa dosyć sporo ataków, często niesłusznych. No i ja ten temat podjąłem, bo chciałbym pokazać też tą pozytywną stronę Kościoła. I co mnie cieszy na tej wystawie, widziałem ludzi, którym ten temat jakby wydawałby się nie po drodze. Natomiast przyszli tutaj i nie chcę tutaj mówić, że to były jakieś głębokie podziękowania, jakieś nawrócenia i tak dalej, natomiast z uznaniem patrzyli na te zdjęcia, co mi oczywiście schlebia. Do kiedy ta wystawa tutaj w Coku? W Cieszyńskim? Do 16 czerwca zapraszamy, a będę jeszcze tutaj osobiście podczas Nocy Muzeów. Czyli najbliższy piątek. Najbliższy piątek zapraszam. Dziękuję bardzo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.